Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. I widzimy się w środę rano. Jak widzicie, Ania szykuje śniadanie, a mała Jasmin wydziera się w niebo głosy, ponieważ już zjadła. I oczywiście chce spać. W ogóle Damian nam przywiózł, była taka zmęczona chyba po tej swojej małej imprezie urodzinowej, którą mogliście zobaczyć na samym początku odcinka. Jak widzieliście, dużo się wydarzyło na tych urodzinach Jasmin. Tak. Damian został zaproszony na urodziny swojej córeczki przez Angelikę i było tam wiele ciekawych gości, a między innymi pewna tajemnicza kobieta, która już chyba na wstępie zauroczyła Damiana niesamowicie, jak mogliście zobaczyć. No i tak, moi drodzy. A ty to robisz, podajesz? Abyś to jadła od razu? Co ostatnio się, dobra? Ja to postawię i idziemy za nim do łóżka. Tak. Damian poznał. Jak ona ma na imię, że on pokazuje? Mimika, ja. Gdzież ona jest? Tutaj jest. Tak. Damian poznał Jessica Ray, z którą ma aż 3 piorunki. I to chyba normalnie miłość od pierwszego wejrzenia. Nawet z Carmen nie ma 3 piorunków, tylko 2, więc wiecie. Chociaż tutaj mamy miłość, ale coś do tej Jessiki poczuł. Co zresztą było widać ostatnio. Nie da się zaprzeczyć. No więc co z tego będzie, to ja nie wiem. Myślę, że Damian ma teraz poważny dylemat, ponieważ no z jednej strony jest ta Carmen, a z drugiej jest Jessica. I teraz którą wybrać? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie, moi drodzy. Damian też nie wie, czy chce się tak angażować na poważnie z kimś w związki, no ale jednak nie chciałby grać na dwa fronty z drugiej strony, więc kogoś będzie musiał wybrać. Nie ma innej opcji. Ale myślę, że nie musi się spieszyć. To zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj myślałam, żeby zrobić jakąś domówkę wieczorem, tak jak wspominałam ostatnio. Ale ja w sumie nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, bo ja się boję tych imprez w Simsach. Wiecie, jak one się zawsze u mnie kończą, jednym wielkim chaosem i nic więcej. A tak się tutaj właśnie rozglądam za barkiem, ale widzę, że nie mamy żadnego barku. Myślałam, że mamy, ale nie ma. Ewidentnie nie mamy barku. Muszę to kupić. Żeby, wiecie, im było co pić na imprezie, jak już zrobimy. Tak. Czak. Jakiś taki wypasiony ten bark kupimy, bo przecież Damiana stać, nie? O, to jest taki neonowy, ale tak średnio mi pasuje kolorami. Ale jakby go tak odwrócić w tę stronę? A nie ma takiego długiego. Tak średnio. Dobra, weźmiemy ten najdroższy. O, jak mi to denerwuje. Jaki to był kod? Chyba nie. Kurczę, coś źle wpisałam? Snap object. True powinnam wpisać. Nie. To czemu nie działasz? Snap object to read. False. No dobra, niech stoi krzywo na razie, bo nie chcę mi się teraz myśleć nad tym kodem. Co jeszcze możemy tu wstawić? Co za kolory pakiewne. Tu za bardzo, cóż, nie mamy miejsca. Na dworze nie chcę stawiać, bo mamy zimę i pewnie śnieg nam zaraz spadnie. Także wiecie, troszkę bez sensu. Na górze też nie wypada, bo tutaj się kręcą małe dzieci. To gdzieś tutaj, na balkonie. Chociaż balkon tak samo jakby było na dworze, no ale niech już będzie. Niech już będzie, co mi tam. Jacuzzi mamy na dworze. Mamy barek. Coś jeszcze nam potrzeba do szczęścia więcej? Co tu mają ciekawego do zaoferowania? Taki bankiet stołowy. Ale, a to? Petardy! Trach, buch, łup! Nie, no nie będziemy szaleć. Ale możemy sobie wstawić takie ognisko. Może jak się impreza przeniesie na dwór, to ten...
to sobie gdzieś tu rozpalimy, ale nie ma za bardzo gdzie. Nie ma za bardzo gdzie, tu by pasowało, tylko ten płotek mi tutaj. W ogóle to jest pół ścianka, a nie płotek, zacznijmy od tego. Chyba. No, ewidentnie. A taka chyba zwykła, nie? Coś ten... Tak, kurczę, marnuję czas na budowlę jakieś tutaj sorki, norki, jak wiecie. Chociaż chyba bardziej z tej strony by pasowało to ognicho, bo tu jest więcej miejsca, nie? Więc tak. Sobie tu weźmiemy. Tu już jest poza granicą? Dziwne. Ale okej. Nie wnikamy, czekajcie. O, zrobimy tak jak było. Superkowo. Trochę tutaj mam nierówny teren, widzę. Ale... dam radę. Będziemy na sobie... Dobra, luzik. No. Będzie fajnie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie fajnie. Damianowi zniknęła twarz, ale jak to by się tym przyjmował. Chodź Damian na śniadanko. Ania zrobiła omleciki. Niam, niam, niam. Może jeszcze zdążysz z nią trochę zjeść. Tam mała... Diana sobie rozwija swój talent muzyczny, bo u nas w rodzinie to wszyscy potrafią, ale Ania zaraz ją położy do końca, widzę, ponieważ jest zmęczona. Ania miała dzisiaj wolne, no ale wiecie, ona dzisiaj nie wychodzi nigdzie, więc tak czy siak będzie się w międzyczasie dziećmi zajmowała, żeby już nie ten, nie chce się zaprzyjaźnić stąd, więc wiecie, zadzwonimy do niej, nie? O ile ma telefon, bo ja nie wiem. Damian jest tak, Damian jest teraz tak nakręcony. Po prostu tak mu się spodobała ta... jak ona miała Jessica, tak mu się spodobała, że po prostu szok. W końcu trzy piorunki coś znaczą, prawda? A jakże? Teraz tak. Gdzież ona jest? Mają tylko zauroczenie, co prawda, ale wiecie. Przygotuj na pojęcie, aha. Gdzieś już ją włożyć do końca? Co ty tam? Jakieś serduszka puszczasz do Cyryla? Tak poza tym to wszyscy zdrowi. O, dobranoc, włączę ci kołysankę. Proszę bardzo. O, jak uroczo. A ty kochana, co? Nie wyrwałaś żadnego faceta. Z kim masz te trzy pioruny z Bożejem? Zapomnij o Bożeju w końcu, chodź. Damian się nie obrazi, jak zajrzysz do jego gabinetu. I zobaczymy, czy ktoś jest ciekawy na czacie. Mirosław Landgraf jest. Zobacz, kim jest Jerzy. O, jakiś Joe się zalogował. Zaraz zobaczymy. Niechże ona ta muzyczka będzie teraz nam grała tutaj. Słychać ją w całym domu, nie? Fajnie. Uuu, jaka maszyna. I co? Gdzie ten Jerzy? Ale masz słabe relacje z Cyrylem. A, to jest Jerzy. Dobra. Zobacz tego drugiego. No i tego Mirosława też w ogóle sprawdźmy. Tutaj są? Nie wiem, to jest coś inny. Gdzie ten Joel? Ten Joe samochodzik jest całkiem, ale on troszkę jakiś młodo wygląda. Tak mi się coś zdaje. A ten Mirosław to faktycznie był Landgraf? Ten ryj mówi wszystko. To gadaj sobie dalej z Joe'em. Wydawało mi się, że... O, rozpaliłeś fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. I co teraz ja z tobą pocznę? Pokaż tutaj mi. Jeszcze zadzwoń do tej Jessiki. Tam Jasmine płacze. I obudziła siostrzyczkę. To nie dzwoń, pójdziesz do dziecka. W końcu dzisiaj jesteś w domu, więc się zajmujesz dziećmi. Oj, biedactwo. Baw się, podrzucaj. Baw się, łaskotki.
troszkę jej zabawy poniesiemy. No już nie płakuniaj, rudzielcu mały. No dalej, Błażej, bierz się, to dziecko. Troszkę jej pomniej zabawy. A ty się wyspałaś, malinka? Jeszcze byś mogła się kimnąć troszeczkę, wiesz? Nie zaszkodziłaby. Średnio to widzę. Średnio to widzę, ale spróbujemy. Gdzie mam tą... Diana już wszystko umie, więc nie musimy się przejmować. Co robisz? Poszedł sobie, tak? Co ty jeszcze możesz ciekawego zrobić? Sprawdź sobie pocztę. Zresztą nikt na pewno do ciebie nie napisał. Wakacje? Nie, żadnych wakacji, żadnych zdjęć. Nieruchomości wyłącz w poszukiwaniu dla siebie. Wyślij sobie maila. Idź rób obiad. A wyślij do Cyryla maila. Pomoże nim takie słabe relacje. Chciałabym, żebyście mieli wszyscy dobre relacje ze sobą. I chciałabym, żebyś przygotowała coś dobrego. Coś dobrego. Lubię chili con carne, a czemuż nie? I co, Deman, robisz tą imbrę? Bo mi się tutaj czas na odcinek kończy. Urządzić przyjęcie domowe, noworoczne i sportowe mam do wyboru. Szkoda, że nie wiem, na czym polega różnica. Ale zróbmy może domowe. Tak, i musimy wybrać, czy zapraszamy Carmen, czy zapraszamy Jessica. Myślę, że Damian jest nakręcony na Jessica, więc ją zaprosi. Balbinę nie zapraszam, bo Balbina... ma... Elianę zapraszamy? A zaprośmy ją. Tego dziadka nie chcę. Możemy zaprosić naszą sąsiadkę. I drugą. Tego nie zapraszamy, bo go nie lubimy. Psa niekoniecznie. Możemy zaprosić Alinę, ale nie wiem, czy ona przyjdzie. Angelikę w sumie... No dobra, wezmę ją. Sławek i Balbina siedzą w domu. Bo tam mają dzieciaki i niech się nimi zajmują lepiej. O, nie mogę żebronki zaprosić. Nie za dobrze. Hem. Chciałabym zaprosić Brąkę, bo to nasza rodzina, nie? To którą wywalamy? Może Liniannę wywalę. Sorry, Lilka. Wybacz. Weźmy Brąkę, bo to jest dziewczyna Cyryla. No i git. Więcej nie możemy. O, nie przyszli wszyscy? No cóż, takie życie. Albo nie! Nie! Co ja robię? Ucz korzystania Jasmine. Muza gra. Tutaj jedzonko się szykuje. A czy ty możesz na przykład kogoś wynająć jeszcze na to przyjęcie? Idziecie, goście? Jaka olasencja idzie tutaj, nie? Czemu wszyscy do garażu? Halo, kochani, impreza jest w domu. Wszyscy się w Cyrylu zakochują jak nic. Wbijajcie na chatę. Tutaj zaraz będzie jedzenie. Podaj. Zacznijmy od żarcia, tak. Żeby wszyscy mieli pełne żołądki i byli zadowoleni. Sim jedzony, Sim szczęśliwy i już. O mój Boże, tej też się chce siku. I głodna jest. I spać się chce. I wszystko. Szybko. Już się nauczyłaś? Przecież pierwszy raz cię posadziłam na tym nocniku. Chyba. Dziwne. Może nasze dziecko jest jakieś wyjątkowe. O, weźmy sobie barmana. Nie
niech nam tutaj przyjdzie i nam... Zajmuj, a ty zejdź na dół do gości. No tak, no. No to się pospiesz. A ty zaprosiłaś do stołu? Aha, nie możesz zaprosić do stołu, bo wszystko podałaś. No genialnie. I co ja mam teraz zrobić? Jak mam ich zaprosić? Podobanie się. Ty się mu podobasz, czy on ci się podoba? O, może być. Teraz nic nie robię, ale może być. Damian, gdzie jest? Tu jest. Przywitałbyś się. Chodź się przywitać. Tak w ogóle byście chciał zobaczyć, to tak się prezentuje. Jest trochę blada, ale wiecie, taka karnacja, no co? Nie wszyscy są tacy sami. Damian mógłby odzyskać twarz, bo to zaczyna wyglądać lekko przerażone, co? O, bronka nawet jest. Gdzie jesteś? W ogóle naokoło chodzę. Masakra. Ej, no miałeś się pocałować. Gdzie uciekasz? Jessica! Witaj, Jessica. Może trochę przyjaznych interakcji, żeby... A weź, czekaj. Przedstaw... Annie. Przedstaw ją Annie. Zobaczymy, co ona na to. Bo jak wiemy, Anna poczuła ostatnio miętę do Cyryla, także wiecie. O! Widzicie, jak tutaj się wszyscy fajnie bawią? Szkoda, że takie krótkie te przyjęcia. Czemu odganiasz mojego psa, ty wredna paszczuro? Bronka, jesteś taka niedobra dla wszystkich. A zapomniałam, że ten... Czemu? Chciałam cię przedstawić Annie. Przedstaw Annie. Chodź, Ania. Poznajcie się. Daj do zrozumienia, że wiesz... że to twoja nowa dziewczyna. Ale Damian, co z karmy? Dobra, idź do małej, bo ona jest tutaj niezbyt szczęśliwa. Więc olej przyjęcie i wykąp pianę. Baw się w łapki. Oj, Angelika, muszę się dzieckiem zająć. Bo dziecko jest bardzo niezadowolone ze swojego życia. I te drugie też, zresztą mogłaby się wsadzić do końca. To twoja córka w końcu. Boże, zaraz cię wrzucę do tego basenu. Muszę się czarować. Dużo mi brakuje do tej przyjaźni. Boże, on ma już... Zobaczcie, ona ze wszystkimi pioruny oprócz ze swoją matką. Co za facet. No już tam poszła, no nie, co ty chcesz. Bro. Rozmawiaj. Wspólne zainteresowania, macie jakieś w ogóle wspólne zainteresowania? Może Jovi też możesz przedstawić ją. Tak, Diana to sama skóra i kości akurat. Aha, już sobie idziesz. Już do końca Jasmine. O, ten też potrzebuje kąpieli. A widzę, że Cyril idzie do... Nie wyganiaj mnie z mojej łazienki, widzisz, że dziecko kąpie, koleś! Są jakieś priorytety, nie? Masakra. Weź butelkę dla Diany. Bo mi grożą, że moje dziecko umrze z głodu. Sama skóra i kość. Tutaj się wszyscy bawią świetnie, wystarczy im włączyć muzę i nie trzeba się męczyć. Spoko. A nie wszyscy tak od razu poszli, więc... Ciekawe, czego to, że już włożyłeś się do końca? Super. O Jezus Maria, Diana. Chodź się. Fajna muzyka leci w ogóle. Chodź sobie z nią pogadaj w takim razie. Możecie razem potańczyć. No nie no, coś tam zjedli. Przynajmniej Maja pojadła. No i w ogóle nie skorzystaliśmy z tego ogniska. Czyżbyś szła do jacuzzi? K
Gratulacje, to było wspaniałe przyjęcie. Twoi goście bawili się znakomicie. Ostateczna ocena przyjęcia to dobra zabawa. Ciekawe, czy może być jeszcze większa, bo ja nigdy mi się chyba nie udało. Tak, udało ci się, nie? Brawo. No już, ale już wszyscy idą sobie. Szkoda, że to tak krótko trwa. To co, jeszcze potańcz. Zjadła? Super. Teraz ją wróżę ojca. Możesz się przyłączyć? Tańcz razem. Wszyscy goście poszli, to my teraz tutaj, wiecie. Czemu ty ją bierzesz, jak ona sobie śpi? Po prostu te simy ostatnio są nie do zniesienia. Ja mam to u Balwiny. Ona ciągle przykłada dzieci z kojca do kojca. Właśnie w ten sposób. A dziecko będzie spało na podłodze, nie? No pewnie. Zaśpiewać wieńczankę. O. No weź, mieliście razem tańczyć. Chciałam tak pozytywnie zakończyć ten... Czy ja mam... A nie, dobrze. Dobrze, Boże, już myślałam, że znowu brała, bierze nie tą, co chce. Matko Bosko. A ten biedny barman chodzi z tymi drinkami. Nie ma już nikogo. Będzie trzeba znowu psy wykąpać. Czemu one się tak brudzą? Chodź tutaj tańczyć z Damianem! Nie denerwuj mnie! O, ludzie. O, właśnie tak, kochani. O, patrzcie, nawet mi się spełniło. A weźcie, tańczcie razem i nie denerwujcie mnie. Oni są niereformowalni. Po prostu... Nie mogą po prostu dłużej tańczyć. O mój Boże, ile on ma prania z Carmen! To jednak wolisz Carmen! Damian, bo ja już nie wiem, kogo ty wolisz. Chcę im zrobić fajne zdjęcie, na koniec. Jak tańczą sobie. Nie, żeby to było widać, że tu jakaś impreza się działa. A nie. Między tym stołem a kanapą w ogóle, dobra. Nieważne. Co on tu by chciał? Zadzwonić do... Kogo chcę zaprosić, pozwala się romansować. Flirt tutaj jakiś, tańczymy razem, rozmawiamy. No i Damian. O, i Damian, mogę go odwołać? Wyproś. Czy dzieci śpią? Jasmin, co z tobą? Idź spać, dziecko. Dobra, pora tu kończyć, bo znowu przedłużyłam maksymalnie przez tą imprezę. Tutaj ich kładę szybko spać. Niech się jeszcze tak trochę ogarnę. Mam nadzieję, że do kolejnego odcinka Damian odzyska swoją twarz. Tak właśnie. No, więc tak, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!